Próbki podesłałem, żeby ocenić, czy olej wygląda na taki po przebiegu 3000 km czy 10 000 km. Moim zdaniem ASO Volkswagen nie wymieniło oleju. Olej jest ciemnobrązowy, a ma teoretycznie przejechane dopiero 3000 km. Posiada system odłączania dwóch cylindrów. Przy małym obciążeniu ACT słychać zmianę dźwięku silnika na charakterystyczne buczenie. Trochę dziwne odczucie. Manualna toporna sześciobiegowa skrzynia biegów nie pozwala na wykorzystanie potencjału silnika przy przyspieszaniu. Bardzo wolno schodzi z obrotów, co powoduje szarpanie przy szybkiej redukcji biegu. Biegi haczą, skrzynia dzwoni na wolnych obrotach. Podobno taka jej uroda. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. W opcji Top Secret, czyli czarno-białe zdjęcia, ponieważ właściciel prosił o pełną dyskrecję, auto jest na gwarancji. Co to za samochód? Volkswagen T-Roc, silnik 1.5 TSI Evo 2, 150 koni mechanicznych, przebieg 10 000 km. Cel główny odcinka dość intrygujący. Auto ma przebieg 10 000 km i badamy olej z drugiej wymiany, którą właściciel wykonał sam dla sprawdzenia, dlaczego na bagnecie tak szybko zrobił się on ciemny. Wymiana poprzednia przy 7 000 km zrobiona była w styczniu, dokładnie 3000 km temu w ASO. Pytanie kluczowe, na które szukamy odpowiedzi, czy ta wymiana faktycznie miała miejsce. Właściciel napisał, że w aucie nie ma śladów odkręcania jakiejkolwiek śruby osłony, a filtr był tak zassany, że ciężko było kluczem odkręcić. Wyniki będę prezentował na tle odcinków numer 73, 96 oraz 135. W nich występował ten sam olej, również nowe samochody, niestety inne silniki, zbliżony przebieg, nieco odmienna charakterystyka eksploatacji, natomiast do celów porównawczych wydają się być ok. Inicjatorem tego eksperymentu jest Michał, imię zmieniłem, żeby zachować pełną anonimowość. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 3000 km lub 10 000 km, będziemy to sprawdzać. Michał napisał tak. Próbki podesłałem, żeby ocenić, czy olej wygląda na taki po przebiegu 3000 km czy 10 000 km. Moim zdaniem ASO Volkswagen nie wymieniło oleju. Olej jest ciemnobrązowy, a ma teoretycznie przejechane dopiero 3000 km. Świeży olej ma kolor zielonkawy i przejrzysty pod światło. Próbka numer 3 to również olej przepracowany, próbka zapasowa. Jej nie otwieramy, ponieważ to jest dokładnie ten sam olej, co w drugim słoiku. Do samochodu zalany został olej Volkswagen 4FE w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Bazujemy tutaj na zdjęciu normy oleju z komory silnika, bo Michał nie ma dostępu do elektronicznej książki serwisowej. Przebieg badanego oleju, no właśnie, albo 3000 km, albo 10 000 km. 70% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nie przekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 3 miesiące, jeśli przebieg tej próbki to 3000 km. Brak dolewek. Dodatkowo Michał przesyła szczegółowy raport wszystkich przejazdów od grudnia 2024 roku. I tutaj w tym obszarze Michał zaznacza ważną kwestię. Przy przebiegu 7000 km zastosowana była przez ASO Volkswagen płukanka, za którą musiałem dopłacić. Próbki oleju z płukanką nie posiadam. ASO robi tajemnicę z takich rzeczy. To dodatkowy argument, żeby to sprawdzić. Ale skoro płukali nowy silnik po przebiegu 7000 km, to przy przebiegu 10 000 km nie powinien być prawie czarny. W ramach dodatkowych informacji Michał napisał tak. W rozciętym filtrze znajdowały się opiłki, a nie powinno ich tam być, bo olej po dotarciu już był wymieniany. Niestety auto ma więcej usterek. Hałasująca sześciobiegowa manualna skrzynia biegów MQ281. Porażka, nie chcą nawet szukać przyczyny, bo ten typ tak ma. Auto głośne na autostradzie, układ wydechowy buczy pod obciążeniem, laki rysuje się mimo delikatnego traktowania, elementy z tworzyw sztucznych również.
To już nie jest ta jakość Volkswagena, szkoda, auto za grubo ponad 100 tysięcy złotych. Ogólnie auto praktyczne, spalanie w granicach 5,2 do 90 km na godzinę, 6,3 do 7,1 autostrada, a miasto w granicach 6,5 do 8 litrów na 100 km. Bardzo duże elektroniki, ale przyznam szczerze, bardzo pomocnej i za to ogromny plus. W przypadku usterek niestety podejście Volkswagena jest takie, sprzedać i do widzenia. Gwarancja? Panie, ten typ tak ma. Klient ma 4 lata gwarancji, to zdążymy mu jeszcze naprawić, jeździć, obserwować. Nie myślałem, że dożyję czasów, kiedy będzie mnie stać na nowego Volkswagena, który miał gwarantować długoletnią i bezstresową eksploatację, a muszę bawić się w detektywa, czy Volkswagen nie oszukuje. Dodam, że o nieuczciwych praktykach VASO słyszałem wielokrotnie, mam nadzieję, że tym razem się mylę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Porównujemy ten wynik z tym, co otrzymywaliśmy w poprzednich eksperymentach dla tego oleju oraz z deklaracją producenta. Otrzymujemy wartości powtarzalne charakterystyczne dla tego oleju. W stosunku do deklaracji producenta lepkość zmierzona jest około 3-4% wyższa. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 39,4 w 40 stopniach oraz 7,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Otrzymujemy zatem bardzo dobre wyniki. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych zero zastrzeżeń. Próbka jak najbardziej może mieć przebieg 3000 km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama ma jasno-brązowy, lekko złocisty kolor i jest równomierna w rozkładzie. W centralnej części obu plam widoczna jest delikatnie ciemniejsza strefa. Może to świadczyć o obecności niewielkiej ilości zanieczyszczeń stałych. Takie drobne zanieczyszczenia mogą być pozostałością po wcześniejszej płukance lub resztkach z poprzedniej wymiany zalegających w układzie. Obie plamy są dobrze zarysowane, bez deformacji, co sugeruje brak nadmiernej degradacji oleju. Skłaniam się zatem i w tym przypadku do stwierdzenia, że olej ma przebieg 3000 km i został wymieniony w ASO. Natomiast wyraźnie zaznaczam, że tutaj nie ma mowy o 100% pewności. Wystarczy porównać obrazy plam z przywołanych wcześniej filmów. W nowych samochodach z przebiegiem do 10 000 km plama tego oleju potrafi być wręcz idealna, bez żadnych zanieczyszczeń. Natomiast tutaj trzeba uwzględnić specyfikę danego silnika, o tym będzie trochę więcej w podsumowaniu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego.
Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. I pierwsza sprawa na samym początku. Warto zwrócić uwagę na nietypowy kształt widma różnicowego. Świeży olej wydaje się znacząco różnić od tego, co badamy po przebiegu 3000 km. Źródłem tej rozbieżności może być fakt, że przed ostatnią wymianą oleju wykonano płukankę silnika. Mówimy o tym charakterystycznym nachyleniu krzywej. Moim zdaniem pozostałości po płukance prawdopodobnie zmodyfikowały właściwości oleju przepracowanego już na samym początku eksploatacji. W efekcie widmo przepracowanego oleju nie koresponduje w pełni z widmem dla próbki oleju świeżego. To pokazuje, jak precyzyjnym narzędziem jest podczerwień. Na tym etapie traktuję to jako mocny argument za tym, że wymiana oleju VASO miała miejsce i zgodnie z ustaleniami wykonano płukanie silnika. Szczegółowa analiza widma różnicowego jest w takiej sytuacji obarczona mocną niepewnością, ponieważ za część zmian może odpowiadać zastosowana płukanka. Widać to w kilku miejscach, w odniesieniu do zanieczyszczenia, degradacji dodatków. Sygnały utleniania są umiarkowane, bez oznak skrajnego zużycia, brak silnych oznak obecności paliwa. Porównywałem jeszcze widma wyjściowe tego oleju z przywołanymi wcześniej odcinkami. Porównywałem również widma różnicowe dla tych olejów. Wniosek końcowy: w kilku miejscach istotne różnice. Olej, który badamy, najprawdopodobniej zawiera w sobie płukankę. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po wskazanym przebiegu to 84%, czyli dość nisko, jak po takim przebiegu, natomiast zaznaczam jeszcze raz, że za część mocnych zmian może odpowiadać płukanka. W takiej sytuacji ten wskaźnik należy interpretować ze sporą dozą ostrożności. Trudność tego eksperymentu powiązana jest również ze specyfiką tego silnika. Z obserwacji Michała warto podkreślić, że jest to bardzo zaawansowana technologia. Posiada system odłączania dwóch cylindrów. Przy małym obciążeniu ACT słychać zmiany dźwięku silnika na charakterystyczne buczenie, trochę dziwne odczucie. Manualna toporna sześciobiegowa skrzynia biegów nie pozwala na wykorzystanie potencjału silnika przy przyspieszaniu, bardzo wolno schodzi z obrotów, co powoduje szarpanie przy szybkiej redukcji biegu. Biegi haczą, skrzynia dzwoni na wolnych obrotach, podobno taka jej uroda. Posiada filtr GPF i niestety częste jazdy w mieście powodują co jakiś czas jego wypalenie, bez ingerencji kierowcy, ale ze zwiększonym o około 2 litry spalaniem. Auto nie jest ciche przy prędkościach autostradowych, szum wiatru i opon dokucza w dalszej jeździe, na mokrej nawierzchni koła mają uślizg, bardzo szybko łapie turbina, ciężko ruszyć płynnie, ale to może moje 31-letnie przyzwyczajenia i nawyki jako kierowcy to powodują. Zatem podsumowując i powtarzając niektóre kwestie, żeby je wyraźnie wzmocnić. W przypadku oleju z silnika 1.5 TSI Evo 2 obserwowana zmiana barwy już po 3000 km może wynikać ze specyfiki samej jednostki napędowej. Mamy do czynienia z nowoczesną, wysoko zaawansowaną technologicznie konstrukcją, która mimo stosunkowo niewielkiej pojemności generuje dużą moc 150 koni mechanicznych i moment obrotowy 250 Nm. Co oznacza intensywne warunki pracy oleju, zwłaszcza przy częstym wkręcaniu silnika na wyższe obroty. Dodatkowo silnik ten posiada system odłączania cylindrów ACT oraz filtr cząstek stałych GPF, który okresowo się wypala, co może skutkować lokalnym wzrostem temperatury i częściowym obciążeniem oleju. Warto też zwrócić uwagę na wrażliwość silnika na jakość paliwa. Właściciel zauważa wyraźnie lepszą pracę jednostki przy benzynie E98, co sugeruje, że mieszanka paliwowo-powietrzna może wpływać na charakter osadu w układzie. Wszystkie te czynniki razem mogą powodować, że olej szybciej zmienia barwę, mimo relatywnie niewielkiego przebiegu, niekoniecznie świadcząc o jego zużyciu, lecz raczej o warunkach, w jakich pracuje. I to jest bardzo dobry przykład na to, że analiza koloru oleju wymaga szerszego kontekstu technicznego i nie zawsze można go interpretować jednoznacznie. Mój werdykt końcowy jest zatem następujący. Skłaniam się do potwierdzenia autentyczności wymiany oleju przy przebiegu 7000 km przez ASO w połączeniu z płukaniem silnika. Resztki tej płukanki wpłynęły na skład chemiczny pierwszych porcji nowego oleju, zmieniając jego widmo podczerwieni. W efekcie próbka pobrana po 3000 km eksploatacji nie odpowiada klasycznemu zużyciu oleju, lecz zawiera również sygnały pozostałości dodatków czyszczących. To uzasadnia nietypowy charakter widma różnicowego i jednocześnie potwierdza, że analiza w podczerwieni może być przydatnym narzędziem do weryfikacji historii serwisowej, szczególnie tam, gdzie nie mamy pełnej transparentności. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu.
Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!